Dzień dobry, szanowni państwo. Ją mordy. W dzisiejszym programie kulinarnym zaprezentuję wam, jak przyrządzić zupę chińską. Uwaga, uwaga. Mordeczki, chcę się wybrać w podróż dookoła świata. Niestety, do tego są niezbędne fundusze. Nie jest mi stać opłacić taką podróż z własnych pieniędzy, bo utrzymuję się z renty. Proszę o wsparcie 5, 10, 20 zł. Odejmij 50 zł! A uda nam się osiągnąć ten cel. Link do zrzutki jest pod filmikami w komentarzach lub w opisie. Pozdrawiam. Co będzie? Co będzie? Będzie zupa. Potrzebne składniki. Zupa. O. A to jest zupka wyfona. O, w ten sposób. Tu mamy zupkę. Tu mamy kiełbasę. O, dwa kabanosy. I coś do cięcia kabanosów. O, to będzie ten. Normalnie tym se potnę. To jest i ja. Ściągaczka do izolacji. No. Klucz do mieszania łowej zupy. Najlepszy to jest klucz 15, ale może być inny rozmiar. Tylko że rozmiar nie ma znaczenia. Miska. Kuchnia gazowa. Zaczynamy od kuchni gazowej. Wyciągamy ją z pokrowca. Bo tu w ten sposób. Tak, mordi. Musimy wyciągnąć kuchnię z pokrowca. Pokrowiec się położy na szafkę, żeby go nie było. Znaczy, żeby go nie było widać, może żeby nie przeszkadzał bardziej. Ło! No i co? Otwieramy kuchnię. Rozkładamy kuchnię. To nam niepotrzebne, bo to jest do stawiania garka. W garku nie będę gotował. Ło! Tu mamy teraz, co my mamy. Mamy palnik gazowy. Mamy butle. O, w ten sposób. I podstawkę do butli. Nogi. Sobie to rozłożę. O, w ten sposób. Kiedy się ugotowałem, matko, jedyna mordy, co to wtedy było? Ugotowana podstawa. Założyliśmy butlę gazową. Teraz tu otwieramy pokrętło od palnika. Wkręcamy palnik. Jest mordy. Czekajcie, bo mi się już to za ciasno zaczyna robić. O! Gwint załapał. Nie syczy, nie ucieka nam gaz. Teraz ja sobie na razie kuchenkę odstawię na dół, zaraz ją wezmę. Odmierzamy sobie porcję wody, a woda tu musi być gazowana. O, normalnie, warunki polowe. W ten sposób nalewamy wody. No, wod, tjord, tyle starczy. Dobra. Odkładamy tu wodę, tu odstawiamy, żeby już nam nie przeszkadzała. Przelewamy do gara. Ta, mamy przelaną wody. Biorę kuchenkę. O, widzicie mordy? Tak kuchenka może się trzymać, o. Może tak pokażę, może będzie lepiej widać. No ale w sumie co? Zabieramy kabanosy teraz. Zabieramy zupę. Przykrywamy
kuchenkę, żeby woda nam nie wyparowała. Poczekajcie. Czekajcie, ja jeszcze wam pokażę, żeby to było widać. O. Wo. Tu odkręcamy gaz z tej strony. Tu z drugiej strony mamy guzika. Odkręcam gaz. No i wszystko хорошо. Teraz biorę to niskie. Wyciągam pozostałe niezeżarte kabanosy. Kurwa, nie ma. Komuś miocił wynieść. O, nie ma. No nie ma mordy. Muszę sam wynieść. I teraz, aby pociąć kabanosy, biorę sobie po prostu tu szczypcami. Raz. Dwa. I do miski. Trzy. Cztery. Piąć. O. To normalnie będzie tuning zupy chińskiej. O, w ten sposób. Dwa. Trzy. Ciekawe, czy ktoś w ogóle ciął takim czymś kiełbasy. To są szczypce do ściągania izolacji. Mordy. Zobacz, ta normalnie. O. Co mi kurna do tego łba przychodzi? Ciach. 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 Czachu, czachu. Dobra. Więcej szwungu. Tu mam dziurkę, zobaczę później, czy tam para leci. A na razie podkręcimy to mordy. Co się nie da, jak się da. Kurde, zupka, woda mi wychlapała. Normalnie. Muszę tu tego, bo worek się zmoczył. Teraz pamiętajcie, tu otwieramy zupkę. To sobie nie rozrywajcie tego nie wiadomo jak. Wyciągnijcie przyprawy. O, tu mamy jedną przyprawę. Drugą przyprawę. No i chyba tu więcej nie ma przypraw. Teraz zgniatam i makarona. O, właśnie mordy! Trzeba makarona zgnieść. Dobra. Kurde, mordy, w tym koszu to jest taki styropianowy kartonik. I on to wszystko wypuchowuje. Ci śmieci rozsypowują i tyle. Tu teraz tłuszcza dajemy, o. Ładnie, do tych kabanosów pokrojonych. Zobaczcie. Nie będę tak przychylał, bo to się jeszcze wziął. Idzie i wysypnie. Ło. Ło. Mamy zagotowaną wodę. Mordy. Zakręcamy gaz. Gaz. Policja goni nas. Tu szybko wsypujemy przyprawę, resztę przyprawy. O. Ale w nos zaleciała przyprawa, mordy. Ale zakurzyło. Teraz biorę to tak. Czekajcie, że miasto jajców nie oblał czasami. I zalewamy zupkę chińską. Ło! Kurwa mać! Troszeczkę nam prysło. Za
Za szybko przesunęłem. Teraz to my musimy tu wziąć klucz. Nie wiem, którą stronę lepiej mieszać. To bardziej do jedzenia kiełbasy, ale to się nadaje do mieszania w sam raz zupki chińskiej. Mieszamy mordy. O, mamy pomieszaną zupkę i... Boże, podziękujmy za te dary, które będziemy spożywali. Żeby to mnie nie zabiło. Zostaw łapkę, subskrypcję, komentarz. Pamiętajcie, mordy, o mojej zrzucie. Cześć, trzymajcie się, do następnego odcinka.